Ja nazywam się Joanna Jędrzejczak-Jackowska i pracuję w IFN jako dietetyk. I na co dzień mam do czynienia właśnie tutaj też z tematyką właśnie czytania etykiet, tłumaczenia pacjentom właśnie o tym, że jest to konieczne, zwłaszcza, że większość osób, które przychodzą do nas do gabinetu, to są osoby, które no, z reguły cierpią na jakieś schorzenia. No i tutaj najczęściej muszą eliminować najróżniejsze składniki pokarmowe z diety, w związku z czym faktycznie muszą uważać na to, co jedzą. No i skutkuje to tym, że po prostu faktycznie te etykiety muszą po prostu faktycznie czytać i nie kupować po prostu byle czego. No jest to w dzisiejszych czasach generalnie trudne, ponieważ tak naprawdę mamy coraz więcej produktów na rynku. Jakby półki można powiedzieć, że wręcz uginają się od najróżniejszych towarów. Natomiast znaleźć coś, co byłoby faktycznie dobrej jakości, no to trzeba naprawdę się dobrze nachodzić i poświęcić no, sporo czasu, żeby jednak zrobić dobre zakupy. Dlatego też powstało to webinarium, żeby tutaj troszkę nakreślić ten temat. Generalnie skupiłam się może nie tylko na czytaniu etykiet, ale także na tym ogólnie, jak po prostu robić te zakupy, gdzie te zakupy robić, na jakie pułapki w ogóle w sklepach możemy się natknąć. Także starałam się kilka jakby tak połączyć tych tematów razem. Więc tak, generalnie jeżeli chodzi o dodatki do żywności, to tak naprawdę można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach spożywamy nawet kilka kilogramów dodatków do żywności rocznie, no co jest dość przerażające, trzeba powiedzieć. No i tutaj można powiedzieć, że z biegiem historii jakby było ich więcej. Tak naprawdę no w XX wieku nastąpił taki już największy rozkwit, można powiedzieć, przemysłu związanego z dodatkami. No, w związku właśnie z rozwojem tutaj techniki, aczkolwiek już w czasach starożytnych tutaj pojawiły się pierwsze sposoby konserwacji, tutaj między innymi wędzenie, solenie czy peklowanie. W starożytnym Rzymie, Egipcie już tutaj stosowano dwutlenek siarki czy kwas octowy na przykład jako barwniki, czy znaczy jako konserwanty, natomiast jako barwniki kurkumina między innymi czy koszenila. W XVIII wieku generalnie jakby tutaj zaczęła wzrastać w ogóle liczba mieszkańców miast, zmniejszyła się ilość mieszkańców mieszkających na wsi, więc też no, nastąpiła potrzeba wytwarzania większej ilości tych artykułów żywnościowych. Więcej osób jakby no, nie miało bezpośrednio dostępu, tak jak na wsi, gdzie ludzie hodują sobie na przykład zwierzęta, czy mają jakieś pole, no to w mieście wiadomo, już nie ma takiej możliwości, więc to też spowodowało, że tutaj jakby te dodatki zaczęły się pojawiać. W XIX wieku tutaj już ten przemysł coraz bardziej też się rozwijał. Również w tym czasie zaczęło wzrastać spożycie między innymi produktów z białej mąki, również cukru i też w tym czasie jakby już te choroby zaczęły coraz bardziej tutaj na cywilizacyjne też się pojawiać wśród ludności. W 60. latach XX wieku w Stanach już 2,5 tysiąca substancji chemicznych było stosowanych do wytwarzania produktów i wówczas w obrocie było około 15 tysięcy najróżniejszego rodzaju właśnie produktów. Także to były lata 60. i od tamtego czasu już sporo zmieniło się na gorsze, można powiedzieć. No w dzisiejszych czasach generalnie można powiedzieć, że nawet około 90 albo i więcej procent produktów na półkach sklepowych jest o wysokim stopniu przetworzenia. Jeżeli sobie przejdziemy przez przeciętny supermarket, to tak naprawdę stoisko z owocami, z warzywami, jakieś tam ewentualnie stoisko mięsne, natomiast cała reszta półek to są po prostu produkty, które niekoniecznie można powiedzieć, że nadają się do spożycia.
Generalnie tutaj, jeżeli chodzi o dodatki do żywności, zostało to też uregulowane prawnie. Generalnie, jeżeli chodzi o tą kwestię, to tutaj istnieje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z 2008 roku w sprawie właśnie dodatków do żywności. Tam też w załączniku są wyszczególnione wszystkie rodzaje i funkcje, które są pełnione przez te dodatki do żywności. Również tutaj pojawiło się rozporządzenie w sprawie enzymów spożywczych, a także w sprawie środków aromatyzujących, niektórych składników o właściwościach aromatyzujących. No i tutaj jeszcze rozporządzenie numer 1331 ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych, no i środków aromatyzujących, ponieważ oczywiście to też nie jest tak, że sobie producenci mogą te wszystkie dodatki stosować jak chcą, to wszystko też musi przejść szereg różnego rodzaju badań i testów, aczkolwiek to wcale też nie jest powiedziane, że to nam gwarantuje pełne bezpieczeństwo, bo niestety wiele osób jest przekonanych, jakby, że ktoś nad tym czuwa, ktoś o to dba i po prostu, no, jeżeli to jest dostępne w sklepie, no to przecież na pewno jest bezpieczne i ktoś nad tym po prostu czuwa, ale to niestety nie do końca jest tak. I tutaj, jeżeli chodzi o definicję dodatków do żywności, to tutaj też taka definicja pochodząca z tego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Dodatkami do żywności według tej definicji to są substancje, które w normalnych warunkach nie są spożywane same jako żywność, ale dodawane są do żywności celowo ze względów technologicznych określonych w niniejszym rozporządzeniu, takich jak konserwowanie żywności. Niniejszym rozporządzeniem należy objąć wszystkie dodatki do żywności, a zatem w świetle postępu naukowo-technologicznego należy zaktualizować wykaz rodzajów funkcji pełnionych przez dodatki do żywności. Jednak dana substancja nie powinna być uważana za dodatek, jeżeli jest stosowana w celu nadania tej żywności określonego aromatu lub smaku, lub w celu żywieniowym, jak substytuty soli, witaminy i minerały. Ponadto substancje uważane za środki spożywcze, które mogą być stosowane ze względu na ich funkcję technologiczną, takie jak chlorek sodu czy szafran do barwienia, a także enzymy spożywcze, nie powinny być objęte zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia. No i tutaj właśnie tak, generalnie jakby stosowanie dodatków do żywności przede wszystkim leży w interesie producenta i tutaj nie ma co ukrywać, ponieważ to jest dla nich świetny zysk. Obniżenie kosztów produkcji jakby pomaga im to też, ułatwia procesy technologiczne. Dla handlowców również jest to spore ułatwienie, ponieważ no, ułatwia przede wszystkim przechowywanie i transport, tak, tych produktów. Generalnie sklepom, generalnie marketom także opłaca się właśnie sprzedaż przede wszystkim takich produktów, ponieważ nie wiąże się to dla nich z większymi trudnościami właśnie związanymi z przechowywaniem, ze specjalistycznymi właśnie czy lodówkami, czy innym sprzętem. Po prostu mogą sobie miesiącami stać na półkach i nic tak naprawdę się z tymi produktami nie dzieje. Zatem no, nie angażuje to jakichś większych dla nich, większej pracy po prostu z ich strony i dlatego jest to dla nich po prostu takie korzystne. Ponadto tutaj no, stwarzają dla producentów konkurencyjność towaru na rynku. No natomiast właśnie pytanie, jak to działa na konsumenta? No bo patrząc z punktu technologicznego można powiedzieć, że to jest korzystne, bo powiedzmy produkt jest atrakcyjny, ma jakieś atrakcyjne właściwości, na przykład konsystencję, barwę, łatwe użytkowanie, na przykład można zabrać gdzieś tam ze sobą w podróż, się nie zepsuje, więc pod tym kątem patrząc faktycznie jest to korzystne, no ale już patrząc od strony właśnie zdrowotnej, no to już tutaj należy się poważnie zastanowić, czy faktycznie tutaj te dodatki do żywności są dla nas korzystne, bo niestety są to syntetyczne substancje, nasz organizm na przestrzeni tutaj
wieków nie poznał, znaczy no nie zdążył tych substancji po prostu poznać. Jesteśmy częścią przyrody, ekosystemu i po prostu nasz organizm rozpoznaje to, co naturalne, a nie po prostu jakąś chemię. Tak naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy tak zakonserwowani w dzisiejszych czasach, że pytanie, jak w ogóle będziemy się po śmierci rozkładać i czy w ogóle będziemy się rozkładać, czy po prostu, no, ciężkie pytanie. Właśnie, jakie są cele stosowania dodatków do żywności? Czyli tak, właśnie przedłużenie trwałości produktów, czyli tutaj przede wszystkim na przykład za pomocą różnego rodzaju konserwantów bądź też kwasów zmieniających pH, dzięki czemu właśnie drobnoustroje też mogą, jest ograniczona możliwość rozwoju drobnoustrojów. Również tutaj ograniczenie zmian wywołanych przez utlenianie, czyli właśnie powstawanie chociażby wolnych rodników, które też powodują właśnie jełczenie. Ponadto, cóż, utrzymanie stałej, powtarzalnej jakości wyrobów, również otrzymywanie nowych produktów, w tym tak zwanych dietycznych, czyli wszystkie na przykład te produkty typu light, no to jest generalnie idealny przykład produktów, które właśnie są nafaszerowane różnego rodzaju dodatkami. Ponadto zapobieganie zmianom powodującym zmiany barwy, zapachu czy konsystencji. No i właśnie ułatwienie przebiegu procesów produkcyjnych i zwiększenie efektywności tych procesów. Teraz, jeżeli chodzi o toksyczność, tak naprawdę, tak jak mówiłam, czuwają nad dodawaniem dodatków do żywności różnego rodzaju instytucje, między innymi EFSA, czyli Europejski Urząd do Spraw Kontroli Żywności. No ale tak naprawdę powinniśmy moim zdaniem tutaj tak naprawdę wierzyć tylko sobie i zdać się na tutaj jakby własną czujność w tej kwestii, natomiast nie zrzucać jakby do końca odpowiedzialności na różne właśnie organizacje typu właśnie EFSA czy też Sanepid i inne takie, które no, teoretycznie powinny dbać o nasze bezpieczeństwo i tutaj się tym zajmować. No ale tak naprawdę wiemy, że różnie to bywa i tutaj generalnie jeżeli chodzi o badanie w ogóle tych toksyczności tych dodatków, no to też ciężko tak naprawdę do końca przewidzieć działanie, ponieważ one występują często w małych ilościach w żywności. I teraz, no wiadomo, na przestrzeni całego życia trudno przewidzieć, jak dany dodatek zadziała. Ponadto one często występują jakby synergistycznie. W jednym produkcie występuje kilka składników i też nie wiadomo, czy to dokładnie jest po prostu przebadane, czy akurat w takim składzie, jak występuje w produkcie, bo czasami na przykład pojedyncza substancja nam nie zaszkodzi, no ale już jeżeli występuje w cały koktajl w produkcie, no to wtedy może się okazać, że jednak niekoniecznie nam się przysłuży. Zatem, no, jeśli chodzi o badania tej toksyczności, no to tutaj też no, rodzi to szereg problemów i tak naprawdę do końca też bym tym badaniom nie ufała, bo tak naprawdę to wszystko okazuje się dopiero po latach, a te związki są na tyle, powiedziałabym, krótko jeszcze dla nas jakby dostępne, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 50 czy 100 lat i może się wtedy okazać, że na przykład jednak większość z nich nie jest toksyczna, dlatego lepiej po prostu unikać. Także tutaj jest tak zwane dopuszczalne dzienne pobranie, czyli to jest miligram danej substancji na kilogram masy ciała, właśnie zostało ustalone. No i tutaj jest to oznaczane za pomocą różnych metod. Generalnie tutaj używane do tych celów są zwierzęta, przede wszystkim szczury. I tutaj oznaczane są za pomocą toksyczności ostrej, podostrej, podprzewlekłej, przewlekłej, działania rakotwórczego, działania na płodność i rozrodczość, także tutaj przede wszystkim jakby ma znaczenie czas, w jakim te związki są badane. Toksyczność ostra, no to jest na przestrzeni, znaczy jednorazowe podanie, podostra tutaj na przestrzeni chyba 28 dni, z tego co pamiętam. Przewlekła to jest przez okres całego życia.
jeżeli chodzi o działania rakotwórcze, to są po prostu poddawane maksymalnej możliwej tutaj dopuszczalnej dawce przez całe życie, no i obserwowane później są, czy powstają guzy i właśnie jak one się zachowują. Także no tutaj tych metod badania jest kilka. I tutaj, jeżeli chodzi o te dodatki, no to aktualnie jest realizowany właśnie program ponownej oceny wszystkich dodatków do żywności i ma on być zakończony w 2020 roku. Czyli, no tak jak mówiłam, po prostu, jeżeli pewne dodatki były 30-40 lat temu wprowadzone, no to też te metody analizy właśnie żywności, też na przestrzeni lat, oczywiście one się zmieniają, są coraz doskonalsze. Zatem pewne rzeczy, które kiedyś nie były uznane za toksyczne, teraz już może się okazać, że właśnie powinny być wyeliminowane. I teraz, jak w ogóle te dodatki do żywności się dzielą? Taki pierwszy podział podstawowy to jest na naturalne, które pochodzą z produktów naturalnych, których nie jest, można powiedzieć, że no i niestety mamy mniejszość na rynku. Identyczne z naturalnymi, syntetyzowane przez człowieka. Mają identyczną strukturę do substancji naturalnych, ale wiadomo, że identyczna struktura to nie oznacza, że to jest substancja naturalna, bo nasz organizm jakby no nie, to, że coś ma identyczną strukturę, nie do końca oznacza, że ma jednak podobne działanie. Sztuczne, ich struktura różni się od tych występujących naturalnie i są syntetyzowane przez człowieka. No i te są niestety też najtańsze, trzeba zaznaczyć. No i tutaj jeszcze taki ogólny podział, jeżeli chodzi o działanie. No to mamy substancje słodzące, barwniki, inne substancje dodatkowe, czyli związki zmieniające konsystencję produktów, na przykład emulgatory, zagęstniki, a także związki przedłużające trwałość, czyli na przykład konserwanty. Tak naprawdę tych grup dodatków jest 26, także jest tego bardzo dużo. Można powiedzieć, że no tak naprawdę, jeżeli możemy nawet kupić książki, które zawierają całą listę, no to webinarium mogłoby w zasadzie trwać nawet cały dzień i noc, żeby jakby każdą tą grupę tak do końca omówić dokładnie. Więc też skupimy się tylko na tych najważniejszych, no i oczywiście też na takich praktycznych wskazówkach co do czytania etykiet. No i teraz, jak wygląda klasyfikacja w ogóle tych dodatków do żywności? Generalnie one zostały ponumerowane, znaczy oznaczone w ogóle cyfrą E i tutaj do cyfry E zostały dodane numerki. No i w zależności tutaj od poszczególnych numerów są pod nimi po prostu uwzględnione różnego rodzaju o różnej działalności dodatki. No i na przykład od numeru 100 zaczynając mamy od 100 do 180 mamy najróżniejsze barwniki, od 200 do 279 mamy konserwanty. Od 300 do 385 przeciwutleniacze, od 400 do 495 substancje zagęszczające i później od 500 do 1520 tak naprawdę mamy już cały szereg najróżniejszych innych substancji o bardzo różnorodnym oddziaływaniu. Także tak to wygląda, jest tego naprawdę sporo. No i ta lista generalnie najprawdopodobniej niestety będzie się rozszerzać cały czas. No i tak jak mówiłam, na ten moment dodatki do żywności zostały podzielone na 26 kategorii. Nie będę ich wszystkich omawiać, bo no to jest, tak jak mówiłam, praktycznie cały rozdział w książce, można powiedzieć. Także no przede wszystkim substancje słodzące, barwniki, substancje konserwujące, przeciwutleniacze, nośniki, kwasy, regulatory kwasowości, substancje przeciwzbrylające, przeciwpieniące, wypełniające, emulgatory, sole emulgujące, substancje wiążące, znacze smaku, substancje pianotwórcze, zagęszczające, żelujące, glazurujące, utrzymujące wilgoć, skrobie modyfikowane, gazy do pakowania, gazy nośne, substancje spulchniające, sekwestranty, stabilizatory i środki do przetwarzania mąki. Czyli no widać, że no jest tego bardzo dużo i niestety niektóre produkty nie zawierają pojedynczych tych składników, ale tutaj jakby cały koktajl,
wszystkich połączonych ze sobą.